Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jak donoszą media, Niemcy miały dostać od Unii Europejskiej za pomoc Ukrainie blisko 100 razy tyle, co Polska. Niemcy miały zgarnąć ponad Połowę pieniędzy z gigantycznych środków, jakie Unia Europejska przeznaczyła na pomoc publiczną w związku z toczącą się wojną na Ukrainie. Widzimy tutaj, że państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach Pomocy publicznej w okresie od marca 2022 roku do czerwca 2023 wydały 141 miliardów euro na cele związane z tak zwanym łagodzeniem konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To jest cytat z tego dokumentu unijnego. I co ciekawe, 89% tej kwoty. Trafiło do trzech państw. Trzech państw, i wśród tych państw nie ma Polski. Szanowni Państwo, są Niemcy, po pierwsze 52%, czyli ponad 73 miliardy euro. Na drugim miejscu to są Włosi, trafiło z 28%, czyli no, prawie 39,5 miliarda euro. I na trzecim miejscu Hiszpania, 9%, czyli ponad 12,5 miliarda euro. To z kolei oznacza, że ponad połowę z tych 141 miliardów euro otrzymały niemieckie firmy. Niemieckie instytucje, niemieccy przedsiębiorcy, którzy korzystając z dotowanych pożyczek, udzielanych na absolutnie preferencyjnych zasadach i z różnych. Europejskich projektów po prostu rozwijali swoją gospodarkę, rozwijali swoje przedsiębiorstwa, swoje, swoje instytucje. Natomiast Polska, biorąc pod uwagę wsparcie publiczne, otrzymała bardzo niewiele, bo nawet nie 1 miliard euro, tylko 750 milionów euro, co stanowi zaledwie około 0,5% całości kwoty, jaką wypłaciła Unia Unia Europejska. No to jest coś niewyobrażalnego. Tutaj media podają, że Niemcy dokładnie miały otrzymać 98-krotność kwoty, którą otrzymała Polska. Biorąc pod uwagę całą tę narrację, którą obserwowaliśmy po 24 lutego 2024 roku, mówiąc 22 roku, mówiącą o tym, że Polska jest adwokatem Ukrainy, że Polska jest absolutnie na szpicy tych państw, które udziela pomocy Ukrainie, i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie miraże przedstawiane obywatelom państwa polskiego, mówiące o tym, że Polska skorzysta na tej pomocy dla Ukrainy chociażby przez kwestie właśnie pomocy ze strony Unii Europejskiej czy w przyszłości odbudowy Ukrainy, no okazały się właśnie mirażami. Okazały się Płonnymi nadziejami przedstawianymi społeczeństwu polskiemu przez nieodpowiedzialnych polityków w Warszawie. Widać, że Niemcy, które od samego początku były bardzo sceptyczne wobec pomocy dla Ukrainy, widzimy zresztą, że ta pomoc chociażby wojskowa udzielana przez Niemcy, a przez Polskę to są dwa różne światy. No to, jest, to jest przepaść, tak naprawdę, jeśli chodzi o pomoc wojskową, ale to absolutnie nie przeszkadza niemieckiej dyplomacji, niemieckiemu wywiadowi w rozgrywaniu Polski i Ukrainy i w tworzeniu takiego obrazu, że to Niemcy, że to Republika Federalna Niemiec jest głównym partnerem dla Ukrainy i głównym sojusznikiem, a to jest oczywiście. Jeden z najgorszych wariantów dla państwa polskiego, czyli ten sojusz niemiecko-ukraiński, to zbliżenie niemiecko-ukraińskie ponad naszymi głowami. Widać, że tutaj oligarchowie ukraińscy, że establishment polityczny Ukrainy bardzo wiele sobie obiecuje po współpracy z Niemcami. No i widać to, jak Niemcy traktują instrumentalnie Komisję Europejską, czy w ogóle Unię Europejską. To tylko potwierdza fakt, że cała ta koncepcja federalizacji Unii Europejskiej jest niczym innym jak próbą wprowadzenia koncepcji koncepcji mytel Europy, czyli Europy Środkowej jako konceptu geopolitycznego innymi środkami, nie środkami militarnymi, ale środkami gospodarczymi. Mytel Europa, czyli Europa Środkowa będąca podwykonawcą dla gospodarki niemieckiej, będąca zasobem taniej siły roboczej, będąca tak naprawdę wytwórnią półproduktów dla, dla niemieckich przedsiębiorstw. To jest ta wizja, która w mojej ocenie jest realizowana przez, przez Berlin i ta współpraca z Ukrainą. Ponad głowami polskich polityków jest niczym innym jak tym elementem, podobnie jak cała koncepcja energii wędę to co widzimy w Unii Europejskiej, w co to, to jest nazywane Zielonym Ładem, robionym przez, no jak to niektórzy złośliwie mówią, przez zielonych Kmerów w Unii Europejskiej, to nic innego jak próba wykończenia samodzielności energetycznej takich państw jak, jak Polska i wprowadzeniem OZE, gdzie ten transfer wysokich technologii będzie następował z Niemiec. Zresztą groźba blackoutów, groźba wyłączeń energetycznych to nic innego jak no. Próba jeszcze większego podporządkowywania państw narodowych tej biurokracji brukselskiej, czy też po prostu desuwerenizacji państw narodowych, bo oto idzie gra. Ta gra dzisiaj przyspieszyła. To, co widzimy po 24 lutego 2022 roku, to nic innego jak przyspieszenie procesu desuwerenizacji państw narodowych i procesu federalizacji Unii Europejskiej. To, jak Niemcy wygrywają tę te, wojnę na Ukrainie dla swoich interesów, powinno nam dawać bardzo wiele do myślenia, powinno przede wszystkim dawać bardzo wiele do myślenia polskiemu establishmentowi, i także w kontekście najbliższych wyborów do europarlamentu, kiedy będą ze sobą. Toczyć rywalizację dwie opcje, tak naprawdę tylko i wyłącznie dwie opcje polityczne czy geopolityczne opcja federalizacyjna i opcja państw narodowych Europa federalna versus Europa Ojczyzn to będą dwie główne to będą dwa główne stronnictwa w najbliższych wyborach które w Polsce odbędą się 9 czerwca bieżącego, bieżącego roku. Pamiętajmy, że prawdziwy podział na polskiej scenie politycznej to jest podział na partie wojny i na partie pokoju. To jest ten podział, który jest realny, ponieważ ten podział na lewicę i prawicę jest podziałem sztucznym. Widzieliśmy to dokładnie 24 lutego 2022 roku, kiedy wszystkie właściwie partie w polskim parlamencie poparły wspieranie, bezwarunkowe wspieranie Ukrainy i przyjęły taką rusofobiczną narrację, która jest po prostu sprzeczna z polską racją stanu. W interesie państwa polskiego jest prowadzenie polityki wielowektorowej. Rozumie to Wiktor Orban, rozumie to Peter Siarto, szef węgierskiej dyplomacji, rozumie to Robert Fico, premier Słowacji. No niestety nie rozumieją tego decydenci w Warszawie. Czas najwyższy się obudzić. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.